Jestem w miejscowości Sirmione nad jeziorem Garda. Mamy sobotę, 24 września. Biegnę do grupy, bo ich zaraz stracę z pola widzenia. Nie za gorąco, fajny dzień na spacerek. Zdaje się, że pójdziemy na łódki. Filmuję tą część, którą teraz przechodzę. Kolejne ujęcia niebawem. No, jesteśmy już w łódeczce i płyniemy. Jakieś takie zamkowe hotele. Rejsik potrwa pół godziny. I mamy rejsik w jeziorze Garda. Podążamy w kierunku Villa Maria Callas pięknym traktem. Wszyscy pokazują, ale nic nie pomoże. Właśnie, nie? Jakieś parki. Przepiękna sceneria. A to jest właśnie ta Villa Maria Callas.
A otoczenie tak się prezentuje, objawy wokół. Jeszcze raz ta willa Magi Palace. Kilka ujęć z niższego tarasu. Proszę, tak się to prezentuje. Taka zabudowa w tym zamczysku. Proszę, i tu otwarta przestrzeń na to jezioro. Garda. Zamek, który miał własny port. Rzadkość ponoć, jeśli chodzi o rodzaj budownictwa. Zwykle zamek na wzgórzach, prawda? Fosa Alcalała. No a tutaj jest zupełnie inne rozwiązanie. Techniczne, konstrukcyjne. A w związku z tym i specyfika tego obiektu. Bo tu jeszcze spróbuję te elementy architektoniczne uchwycić. Cudowne. Proszę, jak się to patrzy. Tu uchwycę tą górę, no z której przed chwileczką schodziłem krętymi schodami. O tak. Taka jest faktura. Jeśli chodzi o materiał budowniczy, kamienie. Kamienie takie wyregulowane, ociosane. Przynajmniej rogi są w ten sposób wyłączone. Jeszcze. No i tutaj przejdę jeszcze dalej, może z takiej innej perspektywy kilka ujęć zrobię. Tak, no jeszcze na ten dziedziniec, o tak. O, proszę, tam kolejne osoby zwiedzające podążają tymi schodami. Wspaniałe miejsce, no, kończę to ujęcie. Po wyjściu z tego zameczku robię kolejne ujęcie. O tak wygląda sam dół. Proszę, tutaj takie zejście z tego jeziora. Garda. To jest właśnie ten zamek, który wcześniej fotografowałem. O, tu jest jednak taka klasyczna fosa. Tamta część od jeziora, a tu reszta jest właśnie za tymi murami i tutaj tym kolejnym murem, o który teraz mówię, widzimy, tak, no taka fragmentaryczna jakby fosa, tak, proszę, tak to wygląda, no przejdę się kawałek, żeby uchwycić mży deszczyk. Także praktycznie trzeba pod parasolem chodzić. Trochę sfatygowane będą te ujęcia przez to, bo nie mogę parasola otworzyć. O, teraz idę dalej.
jeszcze w górę pojadę kamerką, tak żeby uchwycić ten zamek i tutaj z tej strony najwyższym punktem. Tam na tej stronie dużo górę. O! Tak to wszystko wygląda. Proszę. Tu się proszę, kaczuszki zadowoliły. Pływa ich tu niemało. Mnóstwo zwiedzających, proszę, bez rejni, całe naręcze kwiatów z balkonów, nie tylko. Niedziela, jestem na głównym dziedzińcu Pałacu Sforców w Mediolanie. Już tu byłem, ale tak takim łukiem zatoczę, jak to wokół wygląda. O, proszę, tu główne wejście. Za nim jest tam fontanna. Mamy się tam spotkać z przewodniczką o 11:00. O, takie to jest otoczenie zamkowe. Na razie teraz przeszedłem na mniejszy dziedziniec i też go obejmę. Objadę kamerką. Tak góra wygląda. No i zejdę na takie ujęcie tu panoramiczne. Tak się prezentuje dziedziniec. Proszę. Bardzo okazale. Fantastycznie. No za dużo ludzi nie ma, dlatego mogę sobie pozwolić takie ujęcie tej części zamku Sforców. Jestem w pomieszczeniach La Scali. Ponoć przejdziemy do loży. Będzie taka możliwość. No a tutaj o, takie sale reprezentacyjne wewnątrz La Scali. Jeszcze kilka ujęć z La Scali. Będzie jeszcze żywy obraz.
No jestem ponownie w odwiedzeniu wewnątrz na skali na placu przed budynkiem właśnie na skali. No tak, obejmę cały ten placyk. Tak to wygląda. Jestem w centralnej części tej galerii handlowej. Tak się prezentuje. Jestem z grupą w katedrze mediolańskiej. Przejdę się tak. Nową Boczną w kierunku prezbiterium. Chyba będę wracał na Nową Główną. Ale pięknie się to wszystko prezentuje. O, przystanę na moment. Proszę. Śliczne sklepienia. No, to są takie konfesjonały, tak? Również utrzymane w stylu gotyckim, tak jak cała katedra. Proszę, jak się pięknie prezentuje. Na ołtarze. Tak, no jestem przed tą częścią prezbiterium, przed ołtarzem. Całe rusztowania widocznie z przerwy są prowadzone jakieś renowacje. No tu naprzeciwko też kolejne rusztowanie, ale świątynia robi niesamowite wrażenie. To jest kolos prawdziwy. Dobra, tu są płotki porozstawiane. Muszę wracać niejako tą samą nawą. O, ale dobrze, wezmę jeszcze kilka ujęć. Tak. W górze kieruję kamerkę. O, tak to wygląda. Takie skrzyżowania. A pięknie wystarczy. Jest to muzeum katedralne. O, takie wyroby, czy coś pięknego.
Zobaczcie, tutaj są świeczniki takie przeogromne. Cudeńka zebrana. Nie foto, nie. Tak, tak. Po wyjściu właśnie z Muzeum Katedralnego, o, przed nami katedra. Słoneczko się pojawiło, także powinny być ujęcia udane. No tak, ulicy nie będę łapał, no chociaż tak, żeby było wyobrażenie. To może fragmentarycznie warto. No i tutaj ku górze muszę skierować, o proszę. Wszystko układa. No. W sąsiedztwie właśnie ta słynna galeria. Proszę, jak się przejdzie przez nią, to już w sąsiedztwie La Scala, w której byliśmy. Jestem w Genui, miasto portowe. O, tutaj widok na port, między innymi przepiękna tu roślinność, proszę, jakie okazałe palmy rosną. Dołączając do grupy będę tutaj jeszcze trochę. No, idziemy do grupy. Prezentuję okazale. Niezwykła egzotyka dla mnie. Tego wszystkiego. Proszę, i taka zabudowa tutaj przede mną. Na razie pierwsza migaweczka z Genui. Jestem przez katedrą w Genui, fasada w remoncie. O, tutaj najbliższe otoczenie, o, przejeżdża właśnie taka kolejka. A ten plac, o tak się prezentuje. I wchodzę do katedry. Zobaczymy, co się da. Thank you.
najstarsza brama w Genui. Non quelli della quale abbiamo visto prima. Była wcześniej informacja, że gdzieś nieopodal mieszkał Krzysztof Kolumb. Jego rodzina jest z Genui właśnie, rodem. Piękna. To jest widzisz mała barokowy. Tak. Tu frontalnie przede mną fontanna. I filmuję trochę, idąc do przodu. Kolejne ujęcie z Genui. Po zwiedzaniu mamy tą przerwę dla siebie. Każdy się udał w innym kierunku. Fajną taką rybną portykę. Przed chwilą skonsumowaliśmy coś pysznego. No i właściwie tutaj do tego portu wróciliśmy z powrotem. To, co filmowałem już na samym początku. Ale jeszcze raz odjadę. Chcę uchwycić fragment miasta tam na wzgórzu. O, zatrzymam obraz. Przez dłuższą chwilę. O, tutaj ale mamy. Tak. I chcielibyśmy się kawki jeszcze napić. Poszukamy sobie jakiegoś baru, jakiejś kawiarenki. Na pewno to będzie nasza grupa. Część, ale w pobliżu pozostali koledzy w różnych miejscach. Kończę. Wchodzimy do skarbca katedralnego. Zapraszam tej baterii. Tak, nie? Tak.
znalazły, tylko ja tam już za opisem nie śledzę. Zobacz, są napisy o tym. Kilka kadrów w uzupełnieniu, bo już robiłem stamtąd, a z przyjemnością, tylko teraz filmuję, zaraz, tak obiadę troszkę. O, tak na żywo troszkę muszę cię mieć tutaj, stań. Nie chcesz? No to już. No tak, bo to jest... O tak. Na tle, tak na panoramie. No super, super kolego. Tak. Czyli na tym materiale, który małżonka Tatiana podda obróbce, to dostaniesz wszystko. Może ciebie też zrobić. No bardzo proszę. Nie wyłączyłeś? Nie, cały no. Czas jest i live idzie. Cały czas jest włączony. Zdejmę czapę tylko. No rewelacja, tylko jesteś sylwetką taką. O, teraz się rozjaśniłem trochę. No bardzo ładnie. To dzisiaj zwiedzamy kilka miasteczek nadmorskich. Piękna. I wracam po okręgu do poprzedniego obrazu, ale jeszcze te wyższe partie chciałbym przywalić. Cudeńko na ziemi. Proszę, może dzisiaj wydłużone. Spienione, jak widać.
tu zupełnie na klifie budyneczki, jeden do drugiego, jak poprzylepiamy do skały. Kontynuujemy filmowanie. Był taki o scenerii Burzonego Morza. No i przepiękne nabrzeże, które teraz filmuję. Tłumy zwiedzające, słuchne tłumy. Jesteśmy w kościele, w miejscowości Vinci. Akurat ten przybytek związany z Leonardem da Vinci, z Leonardo da Vinci. Wychodzimy, idziemy do muzeum. Oto jest właśnie ten kościół. Proszę, wieża kościelna. O,
podążam do muzeum i ten fragment będę filmował. Tak, przerywam. Z kolei trzecie ujęcie już z muzeum Leonardo da Vinci. Tutaj są modele różne i jego projekty. Najrozmaitsze rozwiązania. No, spróbuję przejść. Na przykład tutaj. Jest tam przy urządzeniach tortur. No ja już filmuję kolejne eksponaty. Nie wiem, czemu służyły, no ale sfilmuję przynajmniej. Bardzo często w internecie eksponatuję się. Przejdę do kolejnych eksponatów, proszę. Aha. Tak, i tu modele właśnie tych maszyn latających. Modele latających. Żyjące modele pod nimi? Coś takiego. Ale patrz tam, tak. Nie wiem, człowiek leci jak mewa. Wyobraźcie sobie, że tutaj na wierzchu leżał ten uczeń Leonarda. Tutaj był jeszcze rozpięty na tym oczywiście baldachim, który wyimitował skrzydła, no i tak leciał, nie? W sensie na przykład był sprowadzany ze wzgórza. Tutaj jest cały model rozpięty na suficie. Chodzę tutaj na platformę. Thank you.
tutaj książeczka ze szkicami, rysunkami. A tu kolejne modele Leonardo da Vinci. Tak, grupa podąża właśnie na ten taras, na którym ja się już znajduję. Jesteśmy w Pizie. Przechodzimy przez jezdnię. Faktycznie na Placu Cudów jesteśmy. To jest katedra. Tu krzyża wieża w Pizie. Niesamowite. To jest wspaniałe. Ale z wejścia wezmę jeszcze w drugą stronę. Opaduje, a ja łapię filmik. Nagraj go po raz oto. Jestem w katedrze. I będzie szereg ujęć z tego miejsca cudownego. Proszę pięknie się prezentuje. Potężne kolumny. Ten wystrój tutaj. No ale ja tutaj co?
terenie. Chciał uchwycić z nawy głównej. Tak to wygląda, tak się to prezentuje. Co za prześliczny słuch. Kasetony. Na chwilę. Dzięki temu obraz będzie bardziej stabilny. Jestem w Lutce, kolejne miasto. Po Pizie dotarliśmy do Lukki. Na to właśnie fragmenty fortyfikacji. Wow, ależ to kolos. No i tutaj taki rzut kamieniczny. Mury średniowieczne. XVI wieku. Drugie ujęcie z Lukki. Jeden z większych placów. Czy nie największy. Tak się prezentuje. Zatoczę okrąg. No i do niej, do swojej grupy. Kolejne ujęcie z Lukki. Przede mną katedra świętego Marcina. No, uchwycę tutaj, co się znajduje wokół. Tak. Pani przewodniczka poszła po bilety i zaraz wejdziemy do wnętrza tej katedry. Jestem wewnątrz katedry w Lutce.
należy do katedry w Lucce. Przewodnik mówi, że na placu jest wspaniała akustyka, a układ z góry tak widać, jak się przypatrzeć, tak jak ułożone są klawisze. Tak, no i akustyka bez zarzutu na tym placu występuje. Ciekawostka. No jestem we Florencji, wysiedliśmy z autokaru, no i przechodzimy, proszę, tutaj rzeka, tam most, tu taka kaskada tej rzeki, a my zmierzamy w kierunku katedry we Florencji. Muszę przyspieszyć do grupy. Kościół Świętego Krzyża, tak, będzie na początek naszego zwiedzania dzisiaj. Przed chwileczką przypomniała sprawę nasza przewodniczka. No jestem na placu Świętego Krzyża we Florencji. No i tutaj ten przede mną bazylika, do której wejdziemy. Przewodniczka właśnie poszła po bilety. To Dante Alighieri, ten pomnik, tak? Oj, tak się prezentuje ten plac. No dość okazale. Ciekawa architektura. Wracam jeszcze raz po okręgu i zatrzymam się na bazylice z powrotem. Może przejdę jeszcze tutaj i ciut z innej perspektywy.
trwale, tak. Dobrze. Kolejne ujęcie, jak będę. Raz, że inny czas jestem w Wasylice. Wtedy pojęcie artysty, owszem, już jest to bardzo silne i płaci się za dzieło, no, piękne obrazy, piękne mistrzu, wstawione tutaj niczym kościół. Kościół był kiedyś cały pokryty freskami. Tutaj, gdzie ja stoję, przebiegała drewniano-murowana przegroda od tego filaru do tego, która oddzielała lud od duchowieństwa. Tutaj stał lud, tutaj było duchowieństwo, tu się odprawiała msza, ona była tyłem do ludu, po łacinie, także ten lud tutaj zgromadzony niewiele słyszał, jeszcze mniej rozumiał i dlatego tak ważne były freski. To była ta Biblia biednych, Biblia pałkowych, tutaj malowanej Biblii niepiśmiennie wyczerpał informację. No ale po Soborze Trydenckim w połowie XVI wieku zmieniają się zasady budowania kościołów, całej organizacji, ta przegroda zostaje zniesiona, ściany są zamalowane i wstawia się te ciężkie ołtarze. Także ta część to jest właściwie no, na XVI, druga połowa XVI. My kościół zwiedzamy nie tyle ze względu na architekturę czy malarstwo, to jest oczywiście też ciekawe, ale przede wszystkim ze względu na drogę. Te najważniejsze będę chciała Państwu pokazać, bo tutaj przyjął się zwyczaj grzebania wybitnych postaci. I dlatego właśnie kościół nazywany jest wręcz panteonem florenckim. Panteon rzymski, no wiadomo, wielka budowla, w której pogrzebani są królowie Włoch, pogrzebany jest Rafał. Tutaj mamy jeszcze więcej, dlatego panteon florencki. I teraz przejdziemy sobie spacerek, zrobimy, że idziemy tam do końca, bo tak się jest kierunek. No, przejdziemy do tych, zatrzymamy się przy tych najważniejszych. Ponad 1000, nie będziemy się oczywiście na każdym zatrzymywać, na każdą płynność tygodnia zabrać. Jeszcze kilka ujęć z bazyliki. Rodzinne, tak. Rodzinny grobowiec, bo narod i tu jest pochowany Michał Anioł. Kaplica w Bazylice i liczne polskie ślady. No proszę tu nagrobek.
Piękne freski. Przy bazylice właśnie jest jakiś dziedziniec, przepiękny, stary. No, jeszcze muszę tutaj sfilmować. Prezentuje się przepiękny kawałek. Takie krużganki, proszę. Tam na wprost kapliczka, w której byłem. No i tutaj, a proszę, też krużganki. Poza tą symboliką to są płyty zmontowane z herbami. Taka uliczka w sąsiedztwie pomnik Dawida. A nie, Neptun. Ale w sąsiedztwie jest i Dawid, ta kopia właściwie. Dawid jest w rusztowaniu cały, dają pracę konserwacyjną. Thank you.
przepiękny plac, mnóstwo rzeźb. Przepiękna fontanna. Po drodze na most Złotników. O, tutaj rzeka. Tak. Taka panorama. No i zmierzam w kierunku tego mostu Złotników. Most Złotników. No, rzeczywiście. Kapie od tego złota, to jest i wyrobu. Przepiękna panorama. Jestem przed katedrą we Florencji, potężna budowla i przepiękna. Tak, bo jest pokoło jeszcze ze mną, ale bardzo się rozpadało, więc będę na końcu. Jeszcze kilka ujęć na katedrę florencką. Przepiękna budowla. Marmur. I co z marmuru? No i tutaj ta wieża. Przeogromna, piękna. Dobra. Przejdę się tak jeszcze raz tą katedrę. Kapcia muszę poprawić. Mam tu tak i ten plac cały. Przepiękny. No a ta kopuła tutaj, ta część jest śliczna. Kolejne ujęcia. Inne duże miasta, czy Toskania, które wybyliśmy, to jest taka popularna, tylko właśnie Trident Górna.
państwa są porównywane z tymi we Francji czy w Austrii, natomiast skipasy są wiele, czy usługi są wiele tańsze. Także tutaj przede wszystkim się przyjeżdża na narty. A jak nie na narty, no to... Potem stracę i...